Cześć, witajcie. Witajcie serdecznie w kolejnym programie Iki Naturopaw sesja. Dzisiaj przedstawiam Wam Ewitę. Już mamy ze sobą kontakt od dłuższego czasu i chciałam się z Wami podzielić. Chciałam się zapytać Ewity, żeby ona w sumie się podzieliła z Wami i doradziła Wam, podzieliła się tym, jak ona sobie radzi ze stresem. Jak właśnie wyeliminować uczucie strachu ze swojego życia. Więc podziel się z nami tą wiedzą, proszę. Okej, więc strach, lęk jest nieodłączną częścią tej rzeczywistości. Okej? I właściwie nie ma co z nim walczyć. Bo jest trochę tak, że jest jak piesek, taki mały pudelek, jakiś taki mały ratlerek, który chodzi z tobą po chodniku, kiedy ty sobie idziesz przez życie. Wyobraź sobie, że masz go tak na smyczy i wiadomo, mały piesek dużo szczeka, tak? On się boi i on stale ostrzega i stale robi dużo hałasu. Więc możesz popatrzeć, kiedy lęk się pojawia, kiedy pojawiają się wątpliwości, kiedy pojawia się taka zwrotna wyobraźnia, gdzie obrazy zalewają twój umysł i myślisz sobie wtedy, a co jeśli wydarzy się to najgorsze, nie? To wtedy zaobserwuj to, tak jakby ci taki ratlerek po prostu szczekał koło ciebie, kiedy idziesz na smyczy po chodniku. I zobacz, no szczeka, co ma robić? No mały jest, to szczeka. A ty i tak idziesz w przód. Ty i tak widzisz, że o, tutaj umysł nadaje, tak? Ale to nie znaczy, że cię powstrzyma, bo ty jesteś dużo, dużo większą istotą i wiesz, że masz moc w życiu. To po pierwsze. I tak sobie radzę z lękiem, że jeżeli lęk się pojawia, to wyobrażam sobie, że to jest taki mały piesek, który robi dużo hałasu. Numer dwa to jest to, że lęk pełni bardzo ważne zadanie w tej rzeczywistości, która jest w końcu hologramem, jest troszeczkę tak jak gra wideo. I jeżeli na przykład schodzimy po schodach i mamy założenie w tej grze, że jest siła grawitacji, która ściągnie nasze ciało w dół, tak? I mamy założenie, że wtedy zrobi nam się krzywda, tak? Że będzie nas bolało. To są założenia, które nieświadomie przyjęliśmy jako dziecko. Rodzice nam je po prostu z miłością wkręcili, żeby nas chronić, tak? Bo mieli takie przekonania, bo dostali takie same założenia od innych, tak? Więc po prostu nauczyliśmy się grać w tą grę wideo zgodnie z tym, jak nasi przodkowie w nią grali, tak? Czyli zgodnie z tymi samymi założeniami. I teraz, jeżeli ja mam takie założenia, że schodzę po schodach i mogę spaść, i mogę sobie zrobić krzywdę, to jest tylko na moją korzyść, że się pojawia taki zdrowy lęk, tak? Że uważaj jak stawiasz stopy, tak? Bądź w równowadze. Więc lęk w pewien sposób nam służy tutaj, żebyśmy dobrze nawigowali w tej przestrzeni, tak? W tej grze wideo, którą widzimy oczami, którą słyszymy uszami, dotykamy ją. Ta gra, którą my nazywamy życiem, oddziałuje jednocześnie na wszystkie nasze zmysły. Więc jest po prostu, to jest największa gra, w jaką kiedykolwiek graliśmy, to jest największa gra, jaka w ogóle istnieje i jesteś bohaterem tej gry, tak? I numer jeden, jeżeli chcesz przekroczyć swój lęk, to najlepsze jest, będziesz w pewnym momencie będziesz zaproszony, by zakwestionować swoje własne założenia na temat tej gry, czyli zakwestionować system przekonań i to co wiesz, że jest prawdą, to co wiesz, że na pewno tak jest. Okay? Inteligencja to nie jest inteligencja tutaj to nie jest to, że ty wszystko wiesz. Inteligencja polega na tym, że potrafisz zakwestionować to, co wiesz. Czyli tak zawiesić to na chwilę i tak sobie pomyśleć, no dobrze. Jeżeli do tej pory na przykład miałam przekonanie, że życie jest niebezpieczne, tak? Że świat jest niebezpieczny, to jak mi służyło to przekonanie? Jaką linię czasu doświadczałam
trzymając się takiego założenia w tej grze, ok? No, nieciekawie, prawda? Dlatego, że takie założenie, jeżeli ja mam przekonanie, że życie jest niebezpieczne, będę doświadczać potwierdzenia. Ten hologram, ta rzeczywistość, która jest holograficzna i teraz już nawet w tajnych dokumentach CIA, które zostały jakby upublicznione w ostatnich latach, już to jest nawet napisane, że rzeczywistość jest hologramem, ok? Więc to, co nam mistycy mówili przez wiele setek lat, jest potwierdzeniem nawet w siłach tajnych, tak? W fizyce kwantowej. Więc jeżeli ta rzeczywistość jest płynna, ok? To ja jestem odpowiedzialna, czyli mam władzę, mam power nad tym, jakie założenia sobie wkręcam tutaj w komputer, tak? To jest druga rzecz. Czyli zakwestionować różne założenia i rozszerzać tą rzeczywistość i sprawiać, że a może wcale tak nie jest, a może doświadczać, może zrobię sobie takie założenie, ok? To jest twoja gra wideo, twoje życie. I numer jeden, załóż sobie tak, nie ma tutaj zasad, nie ma żadnych założeń, to ty tworzysz założenia. A jeżeli, to jest punkt jeden, nie ma żadnych zasad, punkt dwa, ty robisz sobie zasady, tak jakbyś sobie kodował, jakbyś sobie kodowała grę wideo w HTML czy w Pascal jakiś ten, czyli ty sobie robisz założenia, ok, przekonania, w co wierzysz, co uważasz za prawdę taką, że po prostu automatycznie na tym stoisz, tak? Poruszasz się na tej prawdzie, tak? To jest warto zakwestionować, tak? Bo myśmy to wypili z mlekiem matki. A numer trzy, jeżeli ktoś się pojawia w twoim życiu, kto wytwarza lęk i presję na ciebie, żebyś się ugiął i żył według jego założeń, to możesz mu przypomnieć. Numer jeden, nie ma zasad w tej grze, to ty to wiesz. Numer dwa, patrz punkt drugi, ja tworzę moje zasady, ja tworzę moje założenia, ja interpretuję, co rzeczy oznaczają, ok? Czyli jeżeli coś się wydarzyło, to ja nadaję temu znaczenie, nie żaden autorytet na zewnątrz, ok? A kolejną rzeczą, która pomoże tobie w przekraczaniu lęku, albo powiedziałabym w wykorzystaniu lęku, ok? Dlatego, że lęk to jest pewien sposób energia, którą możesz, po angielsku jest takie słowo harness, możesz ją po prostu wziąć i wykorzystać jako motywację, jako siłę, żeby iść do góry. I dam ci przykład. Jeżeli wspinasz się na skalę, wyobraź sobie, wspinasz się, robisz rock climbing, nie? Wspinaczkę. Wspinaczkę, no. Tak. No to wisisz na tej skale. I im wyżej jesteś, tym większe jest ryzyko, że spadniesz, że będzie cię boleć, prawda? Więc jeżeli jesteś tam zawieszony na skalę i popatrzysz w dół, okay, to zobaczysz, o, jiku, ale jestem wysoko, nie? Taki dystans do ziemi. I jeżeli za długo będziesz tkwił, jeżeli utkwisz w stanie zamrożenia mięśni, to ten lęk cię sparaliżuje. A jeżeli pozwolisz, żeby lęk cię motywował, to w tym momencie będziesz się spindrał do góry i wyjdziesz na szczyt. Okay? Więc lęk jest siłą i nauczyłam się tego od amerykańskich Navy Seals, którzy zamiast unikać stresujących sytuacji, idą prosto w nie i wtedy oni mówią, że te sytuacje stresowe, czyli to, czego się lękasz, wtedy zagina się ta siła i służy ci, jest twoją motywacją i tak jakby przeszkoda, jakbyś jechał przez las jeepem i spadło drzewo, tak? To drzewo, potrafi, jakby to powiedzieć, możesz je pociąć i rozpalić ognisko na przykład, tak? Możesz wykorzystać, transmutować to, żeby use it, okay? Więc jeżeli ktokolwiek nie wiem, krytykuje cię, sprawia, że się nie czujesz komfortowo i tak dalej, to z jednej strony jest lęk, że coś ze mną jest nie tak, tak? Ja jestem not good enough, niewystarczająco dobry, kochany, zasługujący na szacunek, miłość i tak dalej, tak? Jest presja, żebyś się wtedy skurczył, tak? Czy skurczyła. A to jest właśnie moment, kiedy możesz się rozszerzyć i w jaki sposób bierzesz tą siłę,
Dlatego, że ktoś ci daje uwagę. Okay? Ktoś cię osądza. Jeżeli cię osądza, daje ci tylko uwagę, daje ci atencję, czyli wysyła ci energię. Możesz tą energię przyjąć i rozszerzyć się. Okay? Pięknie, okej. Okay. No mam nadzieję, że to jest to zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, bo coś jest niezrozumiałe, zapraszam do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy, o co chodzi w tym wszystkim. No dla mnie to jest zrozumiałe. Właśnie fajny mi przykład dałaś. Ostatnio rozmawiałyśmy i właśnie mówię do Ewity, że lękam się tam w przyszłości pewnych sytuacji, że coś się może wyjaśnić. I ty wtedy tak fajnie mi powiedziałaś, no właśnie weź ten lęk i przekształć to w coś pozytywnego. Tak. Prawda? Żeby... Czyli świadomie właśnie, świadomie wycofuję energię z lęku, czyli obserwuję, tak? Jeżeli on się pojawia, okej. Okay. O, boję się czegoś, martwi się o coś, tak? Mm. Tak popularne jest w społeczeństwie, żeby się martwić, bo jak się martwisz, to znaczy, jak się martwisz o kogoś, to oznacza, że kochasz. Mm-hmm. O nie, jaka dobra mama, bo ona się tak martwi, nie? Po prostu crazy, jak pomyślisz na ten, to jest jakaś paranoja, taki program. Natomiast jak się pojawia ta energia zmartwienia, lęku, strachu o przyszłość i tak dalej, bierzesz tą energię, wycofujesz i pakujesz ją w kreatywność, w pomysły, w projekty, po prostu to, co ci przynosi radość. Czy świadomie ją wycofujesz, nie pozwalasz, żeby ona cię tak ssała, tak? Żeby w tym nie siedzieć w takiej zupie, tylko właśnie świadomie, aha, okej, pojawia się lęk, no to fajnie, no to teraz pakuję tą energię jeszcze gdzie indziej, tak? Jeszcze jedna rzecz, że lęk pojawia się tylko i wyłącznie w sztucznym czasie, okej? Tak zwany fake time. Co to jest sztuczny czas? To jest iluzja, która funkcjonuje, to jest program, który właściwie jest numer jeden założeniem tego całego Matrixa, tak, w którym żeśmy się wychowywali. Ten program polega na tym, że umysł ludzki tkwi w przeszłości i przenosi traumę z przeszłości do przyszłości, czyli zaczyna spekulować, a co jeśli się znowu coś takiego samego wydarzy, tak? A ojejku, gdzieś tam ktoś, nie wiem, zerwał ze mną, nie? Jak miałam boyfrienda na przykład. A co jeśli teraz znowu ktoś ze mną zerwie, nie? O, kiedyś tam mi brakło pieniędzy, żeby, nie wiem, wynajem zapłacić. A co jeśli teraz mi zabraknie, tak? Czyli my indywidualnie i kolektywnie jako społeczeństwo stale mamy tendencję tego patrzeć w przeszłość i przestawiać ją do przyszłości, wyobrażać sobie ją i potem co się dzieje? No nasze ciało po prostu w taką przyszłość wchodzi. Znowu. Czyli znowu widzimy ją oczami wtedy, doświadczamy ją dotykiem i tego znowu się powtarza, tak? To jest sztuczny czas i ten sztuczny czas się tak, on robi takie kółko, tak looping, looping. Okay? I ludzie tkwią w takim błędnym kole. Żeby uniknąć takiego błędnego koła, powtarzania tych samych sytuacji i tych samych błędów, tak? Po prostu trzeba wyjść tu i teraz. I zauważ, tu i teraz. Nie ma problemów. Nie ma problemów. Nic nie ma, wszystko jest cudowne. Wszystko wyparowało. Dokładnie. Okay? Więc teraz tak, ja cię zapytam teraz, która jest teraz godzina? Teraz. What time is it now? Która jest teraz godzina? Teraz. To jest godzina, która teraz jest. Teraz. A gdzie jesteś? Tutaj. I tylko tyle. Zauważ, że tutaj, gdzie jesteś, kiedy zobaczysz oczami dookoła siebie, twoja holograficzna rzeczywistość wokół ciebie najprawdopodobniej jest całkiem okej. Okay. Dokładnie. Bez stresu, bez problemu. Bez stresu, bez problemu. Jedynie... infiltracja w twoje królestwo, w twoją piękną, cudowną rzeczywistość, która cię tu otacza. Okay? Jedyna infiltracja, jedyna presja dzisiaj pochodzi z czarnych luster, czyli z ekranów. Okay? Black mirror. To jest to właśnie lusterko, w które królowa patrzyła w bajkach i się pytała, o lustro, powiedz mi przecież, kto jest najpiękniejszą kobietą na świecie, tak? I lustro
jej odpowiadało. Dzisiaj takim lustrem jest Instagram, na przykład Facebook, tak? Czyli odczuwamy bardzo dużo presji z mediów społecznych, z telewizora, tak? Czy z telewizora. Tak, telewizor, który nam mówi, co mamy sobie wizualizować. Okay? Więc jeżeli odstawisz te czarne lustra, odstawisz ekrany na bok i doświadczasz rzeczywistości taka, jaka jest, tu i teraz, możesz się zakochać w niedoskonałości. Możesz się zakochać w tym, że na przykład tutaj, wiesz, jakaś ściana może być popękana, że masz jakieś zmarszczki. Możesz się zakochać w tym, że wiesz, po prostu patrzysz na świat, na ludzi i oni nie są perfekcyjni, bo oni są organiczni, oni nie są AI. Oni są naturalni. Okay? Może się zakochasz się w tym, że drzewo się kręci w nieprzewidywalny sposób, że nie ma gałęzi prostych pod kątem 90 stopni, wszystko perfekt. Okay? I wtedy też twój lęk odchodzi, bo nie boisz się już, że jesteś niedoskonały. Jesteś doskonały w tym, że jesteś niedoskonały. To perfect. Perfect. Okay, sounds super nice. Okay, so thank you so much for this information. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pozdrowienia. I tak, załączymy linki, jak coś, jakieś pytania, więc zapraszam do kontaktu. Życzymy pięknego dnia. Dzięki, śliczne.